Witajcie wszyscy widzowie, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Kuba Koki. Witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz. I dzisiaj, tak jak widzicie, zdobyłem te 215 punktów wymagane, nawet mam trochę więcej. Połączmy ten i mamy atest na zdobycie Shermana M4A2 Loza. Użyjmy. I mamy nasz pojazd, pięknie. Mamy tutaj nasz pojazd. Uzupełnię ten pojazd, te materiały i zaczniemy pierwszą bitewkę. A jeszcze, żebym nie zapomniał, to poproszę was jeszcze wszystkich o to, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych filmów. Zostawcie też miły komentarz albo niemiły, w zależności od tego, czy wam się film podobał, czy nie. Możecie też mnie oczywiście wejść na Discorda, link w opisie kanału, i teraz zapraszam was wszystkich do obejrzenia mojego filmiku o tym przepięknym pojeździe. Dobrze, tuż jestem. No niestety, no nie mogę tutaj dalej badać, bo niestety mam za mało kredytów. Ale załóżmy mu jeszcze jakiś kamuflaż. Też nie mam żadnego kamuflażu do założenia, więc po prostu zawalczmy dwie bitewki na tym pojeździe. Mam nadzieję, że to będą udane bitewki. I pierwsza bitewka na mapie Himmelsdorf. Bitwa z szóstkami i piątkami. Nie potrzebuję bonusu do expo, bo to i tak expa się na tym nie zbiera raczej. Mam załadowane prawie wszystkie pociski przeciwpancerne. Załadowaliśmy też 10 pocisków o domku oburzący, gdybyśmy po prostu spotkali jakiś pojazd miękki. Nagrałem wszystko na żywo, żeby po prostu pokazać, że pojazd jest dobry, albo czy jest słaby. No jak widzę, to jego zaletą jest mobilność, bo naprawdę bardzo, bardzo dobrze jedzie. A przynajmniej z tym moim wyposażeniem, które mam. Spotkaliśmy te 3-4. Oj, przebił nas. Dobra, zdarza się. Zdarza się. To jest czołg średni, więc pancerz nie jest najważniejszy w tych pojazdach. Tutaj najważniejsza jest oczywiście mobilność. No i też działo oczywiście w każdym pojeździe musi być dobre, bo jak nie ma się dobrego działa, które przebija. Ups, no niestety teraz przybił go gatek, ale oj, nie trafiliśmy, dobra. Trochę ogólnie musiałem się męczyć, bo dużo bitew przegrywałem. I chyba zobaczyliśmy, że coś odbiliśmy, więc ten pojazd może coś odbijać, że ten pojazd potrafi odbijać. To nie jest taki typowy papier, który w ogóle nie odbija, ale potrafi coś tam odbić. Chyba, że to był fartowny rykoszet, więc i widzę, że mam bardzo dobre działo, bardzo szybko ładuje. W dodatku jeszcze mamy bardzo szybko strzelne działo, które strzela po ponad 160. Ale o właśnie, ten ARL uratował nam życie, bo mogliśmy zginąć. I ciekawe, jak wyjdzie w praniu, sprawdzimy, czy jaki nam wynik wyszedł. Oj, Hellcat nas popchał niestety. Został KFO 2, więc albo on jest po drugiej stronie, albo też jest na AFK-u. KFO 2 jest no, na AFK-u, więc nawet lepiej, możemy go normalnie strzelać. I chyba to nie zrobimy więcej, może oddamy z jeden strzał. Piękny strzał oddamy jeszcze na koniec. 1200 damage'a, jedno zniszczenie. Bitewka dość udana. Bitewka nawet nie najgorsza. Zdobyliśmy trzecią klasę. Ogólnie widzieliście, że bitewka bardzo udana. Mamy trochę kredytów na użycie tego wyposażenia, tylko muszę się zastanowić, czy dać mu więcej pancerza, czy może dać mu więcej życia. On ma pancerza 33 z przodu. Tutaj plus 4 do pancerza, więc tak 10% to będzie tak, no to będzie 0,6, to będzie 1%. No czyli około 2 mm, czyli to nam za dużo nie da, więc damy sobie raczej więcej życia, żebyśmy dłużej żyli. Jak widzicie, no to z kasą jest trochę krucho, bo zostało nam 8000 kredytów, ale czego się nie robi do tego, że po prostu czołg był lepszy. Czasem lepiej trochę wydać pieniędzy, niż potem narzekać, że potem się tak mało zarabia. Lepiej wydać dużo pieniędzy, ale za to
zarabiać więcej później niż potem mało zarabiać, ale mieć dużo kasy. Chociaż dobra. Tak jak widzieliście, druga bitewka teraz się rozpoczęła. I z doładowaniem na życie mamy 975 punktów wytrzymałości. Więc nawet dużo. Jakbyśmy mieli czołg tak typowo bardzo, bardzo twardy, to byśmy mogli dać to wyposażenie, które zwiększy pancerz, ale że mamy pojazd, no, który pancerza za dużo nie ma, jeszcze w dodatku te bonus na pancerz, no to za dużo też nie da, więc sobie lepiej ustawić na jakieś lepsze pojazdy. Takie bardzo twarde, typu na przykład Hori Type 3, którego chcę wbijać. O, niestety ten Sherman rywali mnie przebił. A ja nie mogę w ogóle go trafić. On mnie drugi raz trafił, a ja nie mogę go trafić. P4-3 bis jest. Ale mam chyba... On jest pod takim kątem, że trudno będzie go przebić w górną płytę. Możemy go w dolną łamie wbić. I pięknie został zniszczony. Widzę, że ich tutaj rywal w Shermanie nie ma tego bonusu do życia, bo ma 920. Jak widzicie u mnie, to ja mam 975, więc o wiele więcej. Pięknie strzelamy. Pięknie strzelamy. O, teraz nadejrza AMX. Ale najpierw spróbuję tego S85 powalić. Piękny strzał. Piękny strzał. Misja ukończona. O, tutaj KV1. S85 pięknie stoi boczkiem. Boom. Jedziemy na spokojnie, na spokojnie. Ogólnie to wyciszyłem jeszcze przed chwilą, jakby dźwięki jakby w grze, że po prostu było lepiej słychać, bo pod ostatnim odcinkiem, no to widzieliście, że mnie nie było za bardzo można było usłyszeć. A teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. O, i teraz widzę chyba kolejną wadę opuszczania działa, że przy górce, no to średnio mogę opuścić działo. Ale pancerz nawet daje radę, od KV1 się odbiliśmy, czy KV1, tak jak wolicie. Ja wolę mówić KV, bo jest V, a nie W. Tutaj niech ten Leopard se poradzi z tym AMX-em, chociaż no teraz AMX se jednak z nim poradził. No, on może być takim dużym problemem, bo przecież ma bardzo dobre działo. Dajmy przyspieszone przeładowanie. Spróbujmy go starannie. Oj, to nie było mądre. O. Tutaj może być problem teraz z pokonaniem tego KV-1, bo on ma nas na jeden strzał. O, podjeżdża do nas. To jest prawdopodobnie nasz ostatni strzał. O, 1300 obrażeń zrobiłem. Dwa fragi. Popatrzmy sobie na drużynę, jak sobie radzi. Widzimy, Wolverine się kąpie. Widzimy, że Wolverine poszedł się umyć, bo dawno się nie mył. KV-1, no, mam nadzieję, że sobie poradzi z tym Shermanem. Też podjeżdża AMX. Chociaż mógłby tego AMX sprytnie staranować, ale niestety się nie udaje. A tutaj dalej widzimy Wolverina, który się kąpie. Napiszmy Wolverine. O. Napiszmy tutaj, że Wolverine się kąpie. Dobra, tak na serio, no to oczywiście, że ta bitwa jest przegrana. Ten AMX naprawdę bardzo dobrze sobie poradził, 5 zniszczeń zrobił. To jest chyba jego bitwa życia, można by powiedzieć. 1300, on zrobił 1700. W drużynie zrobiłem drugi najlepszy wynik pod względem uszkodzeń i najwięcej fragów. Dobrze. No to teraz mogę krótko podsumować. No to po tych dwóch bitwach mogę powiedzieć, że Sherman jest dobry. Szczególnie jego działo nawet dobrze sobie radzi. Działo bardzo... Dobra. Co miałem powiedzieć? Dobra. To działo ma bardzo dobre według mnie.
Pancerz, który potrafi coś odbijać, to nie jest tak jak Chito, który tylko fartownie odbija, ale to jest pancerz, który naprawdę potrafi odbić. Mobilność bardzo dobra. Jest tutaj kilka problemów w tym pojeździe, ale mi się wydaje, że ten pojazd taki dość przyjemny. Może nie najlepszy, ale dobry. Jeżeli ktoś wbija, jeżeli nie ma nikt żadnego czołgu premium i po prostu wbija czołg premium, no to polecam. A jeżeli macie dużo czołgów premium, to powiem, że możecie już sobie odpuścić, bo to nie jest warte tego trudu. No chyba, że macie takie czołgi premium dość słabe, więc też możecie wbić, ale to jeżeli macie dużo premek i to takich dobrych, no to powiem, no to się nie opłaca. Dobrze, już nagrywarka już sam powiedziała, że już chcę kończyć, więc teraz zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych filmów. Możecie napisać też komentarz z propozycją następnego filmu albo z oceną filmu. I wpadnijcie też na Discorda, link w opisie kanału, więc do zobaczenia. Pa, pa.